Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z That's Not My Neighbor. Widzę, że seria się wam spodobała, więc oczywiście kontynuujemy dalej rozgryweczkę. W ogóle już robię ten wstęp drugi raz. Drugi raz z powodu, że już nawet rozpocząłem tam, co prawda już nawet jednego podmiotu nie służyłem na Nightmare modzie, ale całe UI się dziwnie zacinało. I nie pamiętałem, czy tak było wcześniej, czy nie. Okazało się po prostu, moje sterowniki od grafiki powiedziały sayonara, bye bye. I coś się wykrzyczyło. Ja już wczoraj próbowałem je zainstalować i z racji tego, że nie restartowałem systemu, no nie mogłem ich w ogóle zainstalować, nie wiedziałem czemu, cały czas error wskakiwał. A teraz się okazało, że one już są zainstalowane, więc instalowałem te same sterowniki chyba z 5 razy. No ale trudno. Reset poszedł, działa wszystko, więc oczywiście startujemy. No i kontynuujemy oczywiście na Nightmare modzie. Tak jak wcześniej i zobaczymy, co tam nam się uda. Skipujemy, zasady znamy. Zasady znamy, więc zaczynamy. Znasz zasady, znam. Dobra, pierwszy petent. No właśnie, tutaj jest podobno jakiś szyfr. Mało osób go jeszcze w sumie ogarnęło. Ja go będę chciał ogarnąć, ale może nie dzisiaj jeszcze. Myślę, że z trzeciego odcinka pewnie jeszcze będzie. Wow, czym ty jesteś? Zot. Omog. F0202. Jakiś ty dziwny. Jestem rezydentem tego astralnego kręgu, bla bla bla, wyszedłem po to, żeby przekazać rytuały. No dobra, tylko ty kolega nie masz ID. Nie masz ID. Jest ID. Tutaj jest moje ID. Dobra, czy ty w ogóle jesteś tutaj? Zof Omog F0202. Tylko ja widzę, że coś tu się nie zgadza. Zobaczcie na jego ucho. Jego ucho nie jest prawidłowe. Jego uszko nie jest prawidłowe. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie z nim problem. Czy twoje ID jest prawidłowe? 03-1974. No to by się zgadzało. Zof Omog. Zof Omog, tak. Big smile, big nose, little hands on the chin. Pointy head. No, duży uśmiech się zgadza. Ma ten duży uśmiech. Rączki też się zgadzają, tylko czy te łapki? No, też są takie powykrzywiane. Okej. Okay. Stożkowata głowa. No ale no, wizerunek się nie zgadza, mój drogi. ID się zgadzało. 4563. 8947 3563 8947 2563. To by się chyba zgadzało. 2563. No niby się zgadza. ID się zgadza, a teraz się nie zgadza. Entry request. Tu by się chyba też zgadzało. Chociaż nie. Nie zgadza się entry request. Zobaczcie, że on tutaj nie ma tego główienka. On tu tego nie ma, więc moim zdaniem ten entry request jest sfałszowany. Niby jest na tej liście. No mój wygląd, wszystko jest doskonale z moim wyglądem. Mój dostęp wstępu tak samo jest perfekcyjny. No nie no, przyjaciel, sorry, ale nie. Nie dam się zrobić bambuko. 1, 2. Ty chyba nie jesteś jednak tym. Dobra, kontaktujesz się z DDD. Grupa agentów została wysłana. Skip. Protokół sprzątania został zakończony. Dziękuję. Możesz kontynuować swoją pracę. Dzięki. Tego właśnie było trzeba. O, następny proszę. O! Witaj, człowieku. Czy ty w ogóle tu jesteś? No jesteś. Zjotazmog. Kurde, ja nie umiem... Zgadza się. Zmog też się zgadza. To nie tak, że się duszę. Znaczy, no... Puścić cię muszę, bo się uduszę. No dobra, to było złe znów.
To było złe. Dobra, wydaje mi się, że znaczek tutaj jest w porządku. Trzy kreski. Więc tu by się wydawało w porządku, tylko tak. Jak ty, koleżanka, wyglądasz? Może jakiś opis? O, tu bardziej. Okrągły nos. Kilka blizn. Kręcone włosy. Okrągła głowa i malutkie brwi. Grave digger. Ja teraz sprawdzę wszystko. 5 ma tych kubienek. No i tu też jest 5. 1, 2, 3, 4, 5 szram. 2, 3, 4, 5 jest. 5 colt i 2 wystające. No tu nie widać, ale 2 są wystające. Uszy jak u Kubusia Puchatka. No tu by się zgadzało. 3. To jedno oko mnie tak dziwnie troszeczkę. Ale nie, ma to jedno oko takie dziwne. Mama, dobra. To by się też zgadzało. 9864 3811. 9864 311. 3811, przepraszam. 6321. 6321. 6321. No to też się zgadza. Gravedigger, oczywiście. Sprawdźmy na Entry Request. Tak, wyszłam, żeby pochować ludzi. DDA. Widzicie to? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Ona ma sfałszowane ID. Pokaż kotku, co masz w środku. Ty nie jesteś prawdziwa. ID się zgadza, a Prince się zgadza, Angelo Quest się nie zgadza i jesteś na liście. Dobra, jest perfekcyjny. Nie jest perfekcyjny, moja droga. Kurde, ile was dzisiaj tu jest? 3, 3, 1, 2. Ja mam chyba dobry dzień na tą grę. W końcu się wyspałem. Dobra, kontaktujesz się z DDD, dziękuję. Cleaning protocol complete. Dziękuję. Mogę kontynuować swoją pracę. Chciała nas tu wziąć na fałszywe dokumenty. Nie ze mną takie numery, seniorita. Nie ze mną takie numery. O. Witaj, człowieku. Ty, gdyby nie te zęby, nawet byś była, no. Yan Luo. Wang Diu. Pytanie, które to jest imię, które nazwisko, które przezwisko, które nazwisko rodowe. O Jezu. W sumie mogło być drugie imię jeszcze. Czy ty się zgadzasz z appearance? Białe oczęta, no białe. Zęby. To by się zgadzało. Ten nos taki dziwny masz, ale nie, też się zgadza. Ta korona również się by zgadzała. Dobra, za chwilę. Najpierw zróbmy sobie appearance. Zróbmy sobie jakiś taki, wiecie, rytuał, który pozwalałby nam na sprawdzenie jej dokładnie. Yan Luo Wang Diu. Tak? Tak. Dobra. Księżniczka śmierci. Mały nos. Zgadza się. Zęby na jej policzkach. Zgadza się. 5 sztuk. Po 5, tak? Będę kichał, kurwa. Nie będę kichał. Będę kichał. Nie będę. Kurde. Będę kichał. Cienkie brwi, nie będę kichał. No pupils. What? No pupils? Co to znaczy no pupils? Chcę sprawdzić. Tak to jest, jak się przeglądarki nie otworzy. Już patrzymy. Przepraszam was, ale nie przygotowałem się. No pupils. Tak uczniów. A co to ma wspólnego w sumie? Co to? W ogóle to jest chyba animatronik. No faktycznie. Apartment phone number 1425. Dobra, ja bym tam zadzwonił. 1425. 1425.
Dzień dobry, z tej strony Hubert Urbański. Nie no, żartuję. Nikt nie odbiera. Dlatego, że pewnie Orcus Dispater również jest poza. Czyli... dowiadowałoby się, że... to by mogła być ona. Dobra, wyszłam na zewnątrz, żeby sprowokować śmierć. Teraz kurde nie wiem. To jest takie te, to jest taki domek. To też by się zgadzało. I to się zgadza. To się zgadza. Dobra, apartament się zgadzała, gdy to też się zgadzało, to by się też zgadzało. Widzę, że pieczęć jest w całości sprawna, taka jaka być powinna. 58. Ja to patrzyłem. 7986. 7986. 8466. 5429. 5429. To by się zgadzało. To by się też wszystko zgadzało. Chyba tak. Korona mnie trochę niepokoi. Ale ma dwie łapki, boskie wypustki, plus taki jak smok teoretycznie. Wydaje się, że to jest to. Jesteś na liście? Jesteś na liście. Dobra, zrób sobie checklist. ID? Sprawne. Appearance? Wydaje mi się, że jest sprawne. Entry request? Jest. Czy jest na dzisiejszej liście? Jest. W końcu. Być może zrobię błąd. Być może, ale naprawdę nie wydaje mi się, żeby z nią było coś nie tak. Ona się... A usta? Usta też, bo tak w sumie usta były największe i tak zbytnio ich nie sprawdziłem. Zaczesanie również tą stronę. No wszystko się zgadza, no. To? To jest chyba... Tak, to jest jej płaszcz. Okej, jej kimono. No dobra, zaraz się okaże, czy jednak zrobiłem błąd. Jednak była dobra. O, witaj człowieku. Nasz kolega, który był tu przed chwilą. Dobra. Ciebie musimy sprawdzić. Bla, 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 bla. Wyszedłem, żeby tam sobie tych rytuałów trochę porobić. No dobra. Zof Omog F0202. Appearance by się mniej więcej zgadzał. Sprawdzę to wszystko. Oczy tak, te takie dziwne tak, tu by się też zgadzało tak, bam, 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 tu też się zgadza. No, powiedziałbym, że appearance niby jest w porządku. Troszkowata głowa, tak, tak, tak. 974, Zof Omog, tu też się zgadza. Tu też się wszystko zgadza. ID jeszcze nie wiem. Appearance się mniej więcej zgadza. Ty byłeś na pierwszym piętrze? Na drugim piętrze. Ty jesteś na drugim piętrze. 7332. No właśnie, zadbajmy tam może. Bo nie wiem, czy oni mogą być... Czy oni mogą już być w domu? Raczej nie. 7322. Na pewno dobrze zrobiłem. 7332. I dwójeczka. Nikogo nie ma. Okej. Okay. Czyli tu by się zgadzało, więc sprawdźmy jeszcze to ID. 4563. 4563. 8947. 8947. 2563. 2563. 2563. Rytuały, tak, 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 no, no zgadza się. Zof Omog, jeszcze sprawdzę na pewno. Zof Omog, też się zgadza. Zof Omog, też się zgadza. F002. Tak, to też jest to. Dobra, no ja go wpuszczę. ID wydaje się być w porządku. Wszystko wydaje się być w porządku. ID, appearance, entry request i jesteś na dzisiejszej liście. W końcu. Ale zobaczymy, czy nie spartoliłem. Bartoliłem.
Kurde, jakie to jest ciężkie. Co było niby źle? Co było niby źle? Wrong eyes? No żartujecie sobie ze mnie? Kurwa. Wszystko sprawdziłem, tylko nie to. Jeszcze raz. No wydawało mi się, że miał normalne oczęta. Co było z nim nie tak? To miał otwarte oczy? Witaj, człowieku. I znów widzę, że mniej więcej z nią jest wszystko w porządku. Domek te... ciebie już znamy mniej więcej. Dwie wypustki, tak, tak, tak. No z tobą by było w porządku wszystko. Chyba. Po 5 zębów. Tak, 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 tak. No, wygląd jest ten sam. Wygląd jest ten sam, moim zdaniem. Tylko tak, nie po pierwsze, gdzie ty masz entry request? Dziękuję. Ale to spartoliłem, nie sprawdziłem oczu. Dobra, prowokuje śmierć, Wang Diu, Yan Luo. Diu, Yan Luo, Luo. A nie Luo? Luo. Wang Diu, Yan Luo. Wang Diu. O! Yan Luo. Yan Luo, dobra, Wang Diu. Zgadza się. Zgadza się. 58. Tu się zgadza. 7986. 7986. 8466 to się zgadza. 5429. 5429. 48. Co to 48? 846. Abym się wjebał. 4866. 8466. Czyli rotom czaju przypadkową. Już miałem zrezygnować. Już miałem zrezygnować. Dobra, nie sprawdzam ile. 3, 3, 1, 2. Ale bym to spartolił. Ale dobra, udało się. Dobra, dziękuję. Cleaning protocol complete. Pierwszy raz trafiliśmy na ID, które było złe. No, następny. Witaj. Ostatnie, przepraszam. Nazwisko... co? Last name of the man behind the true face of the mask most known to internet users. Że co? Czekajcie. Bo mi się tu trochę to... nie rozumiem kontekstu. Nazwisko człowieka kryjącego się za prawdziwą twarzą... Przepraszam. Nazwisko człowieka kryjącego się za maską... najbardziej znany internautom. Nie wiem. Wiecie co? Wydaje mi się, że tu może chodzić o Zuckerberga. Że tu chodzi o Facebooka. Tak mi się wydaje. Dobra, wpiszmy to. Niestety nie to. Niestety nie to. O, 42. Jakiegoś achievementu dostaliśmy? Niestety nie możemy sobie sprawdzić tego. Dobra, kim ty jesteś? 42, 42, 42, 42. 42.
Wiem, że to będzie 42. 42, 42 VIP. No dobra, a na jakiej ty jesteś w takim apartamencie? Apartament 42. Rozumiem, że ciebie nigdzie nie znajdziemy tutaj, tak? Nigdzie go tu nie widzę. I tu jest jakiś VIP. Tu jest jakiś VIP. No i teraz pytanie, czy my mamy go wpuścić? Czy my mamy go wpuścić? To jest dobre pytanie. Chyba wychodziłoby na to, że tak. Wychodziłoby na to, że tak. No 4, 6, 8. Kurde, się idzie pomylić. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 36, 38, 42. Wpuszczę go chyba. Dobrze, wpuszczę cię. Nie wiem, zobaczymy, co najwyżej powtórzymy. To był VIP-em. No i dobrze, chyba, że go wpuściłem. Widzę, człowieku. Dobra, panie Słoniątko, ty po pierwsze, ty nie masz entry request. To czemu wy go od razu nie dajecie? Ten jeden... Mój apartament to 01 na drugim piętrze. No dobra. Dwójeczka. Augnar Faugn. Augar Faugn. Kurwa mać, kto wymyślał ten Augnar Faugn? Augnar Faugn. No niby tak. Niby to się zgadza. Dobra, teraz sprawdźmy. A teraz, czy da się to. Nie da się tego przemieszczać. Tak, szkoda. To by się przydało, żeby to file dało się jakoś przemieścić. Ty masz dziwny znaczek tutaj na łbie. Widzę, że to się by zgadzało, ucho by się zgadzało, kły by się zgadzały. Tak, to by się zgadzało. Trąba się zgadza? To chyba tak. Ma takiego, taką kupę na głowie. To też by się zgadzało. Jeden tatuaż. Dwa kły. Duże uszy. Has a trunk. Co znaczyło trunk? Boże. A, ma trąbę. Tak? Tak. No to by się zgadzało. W takim razie. Byłoby to dosyć dziwne. A oczy? Bo ja oczy nie sprawdziłem. Oczy też się niby zgadzają. Jak na moje. Dobra, trzeba sprawdzić ID. 4569. 4569. 2368. Tak. 8963. 8963. ID się zgadza. Do 71. Nie jest sfałszowane przez DDD. Od DDD. Zawsze miał taką plamę tutaj. No właśnie, to dziwne. Tu się mniej więcej zgadza, to się mniej więcej zgadza, ma dwa kluczyki. Chyba tak. 5123, jeszcze zadzwonimy tam. 5123. Dobra, Najagota speaking. Czołgnara nie ma w domu. Jeszcze chciałem zadzwonić na 4-2. Nie da się, a 4-2, 4-2. Czyli dzwonimy. Witaj, Deuta, to jest mówi.
Ktoś ma 4242? Numer? Kto ma numer 4242? Ej, nikt nie ma 4... A nie, jest 4242. To jest dziwne. To jest mega dziwne. 4242. By wchodziło, że to jest ktoś z tego apartamentu. Unbreaker, Breaker i Annihilator. No dobra, wracając do ciebie, kolego, no to tak, wydaje mi się, że ID masz w porządku, Promise masz w porządku, Request masz w porządku i chyba jesteś na liście, tak? Tak. Na pewno? Na pewno. Dobra. Finally, zobaczymy. To nie jest portole, to nawet trudno. Jednak nie. Behold me, mortal. Dobra. Ty byłaś na liście. Drugia Fleuretti. Podne kluczyki. Masz 4 łapki, wszystkie po 5 palców, 2, 4, 6 palców. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4... To, 2, 4, 6, też 6. Tak. 4 po 6... 2, 4, 6, 7. No to już widzę, że ty nie jesteś ty. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Paluszek ci wyrósł, koleżanko. Ja już nawet nie będę się tutaj bawił, tylko 3, 3, 1, 2. Ostrzegawczy Shiro. Nara. Dobra, kontynuujmy pracę. Proszę wyjść. No to kurde, nie widzieliście się przypadkowo? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. I każde z tego ma taki dziwny znaczek. Prawo zakręcony, w lewo zakręcony, w prawo zakręcony, w prawo. Prawo, lewo, prawo, prawo. To by się zgadzało w takim razie. Ile ty masz oczu? 3, 6, 8, 9. Zgadzałoby się. Nos masz dziwny, ale masz. 4 kły masz. Kolczyki i dziwne uszy. Nie widzę tutaj tych skaz. Ale na wszędzie ma takie żyłki jakby dziwne. No dobra, zaraz zobaczymy. Masz małe łapki, to widać. No ma tutaj te skazy. No nie widzę. Drugia Fleuretti. Drugia Fleuretti. To się zgadza. Drugia Fleuretti zgadza się. Wyszłam na zewnątrz, żeby spowodować trochę koszmarów. Dobra. Widzi się zgadza, to się zgadza, to też się zgadza. Zobaczmy tylko ID, czy jest prawidłowe. Drugia Fleuretti. 24 palce. Po 6. No to by się zgadzało. Wiele oczu. Trochę mały to opis. Mały nos. Nosi kolczyki. No i... Dłonie na jej głowie. Nightmare Designer. Ok. 1166. 1166. Tak. 8211. 8211. 1989. Też się zgadza. Mógłby się zgadzało. Tak, to by się zgadzało. Do 68 to też się zgadza. No wydaje mi się, że jest w porządku. ID jest ok. Appearance jest ok. Entry request jest ok. Jesteś na liście dzisiejszej też.
Tylko czy na, no, martwią mnie te żyłki. Jeżeli niestety się nie uda tego zrobić, to tylko i wyłącznie przez te żyłki. Ale na zdjęciu jest bardzo słabo pokazane. Dobra. Zobaczmy wynik. Uff. No z tobą chyba coś jest nie tak. Tylko pytanie, co z nią jest nie tak? 2, 4, 6. 3 razy pod rząd koleżanka do nas przychodzi, tak? Nightmares 68. Drugie Floretti. No wydaje mi się, że tutaj będzie problem inny. Leuretti, drugia. Mi się wydaje, że tu będzie ID skoszone. 8, 2, 11, 19, nie. To co jest nie tak? Nos? Nie. Prawo, lewo, prawo, prawo. To się też zgadza. A, głowa. Nie, też nie. Czy tego wcześniej nie zauważyłem? No tu ma taki dziwny tatuaż, a tu go nie ma. Ja tego nie zauważyłem. Czy to jest brud na moim monitorze? To jest brud na moim monitorze. O kurwa. To nie tatuaż. To nie tatuaż, aż muszę to wytrzeć. Skąd to? Skąd to się wziął? Czy się tak dbam o sprzęt? Nie wiem, skąd się wziął ten dziwny ślad na monitorze. Nie myślcie sobie zbytnio za dużo. Na pewno nie to, co myślicie. No nie wiem, kurde. Nie wiem, co to się może różnić w niej. 2, 4, 6. No, ręce ma te same. Ręce ma te same, naprawdę ma te same łapki. I też ma te żyłki. 9 par oczu, no kurde, no nie wiem co z nią może być nie tak. Usta te same. Usta te same. Uszy te same. Cześć tego też. No naprawdę nie wiem. A widzę. Nos. Nos, moi drodzy, zobaczcie. Ona ma tutaj takie ciup, ciup, a ta ma taki ciup. A kurde. No dobra, ale wiecie, ja przy okazji, jak takich obserwuję tutaj, to też się uczę ich znaków takich szczególnych. I po prostu miałem szczęście z tamtym poprzednim, bo pewnie bym się wkopał. Pewnie bym się wkopał. Dobra, cleaning protocol complete. Ale tyle czasu, żeby sprawdzać, kurde, i nie móc znaleźć tego. No, następny. Greetings, human. Dobra, ja od razu od appearance sobie sprawdzę. Oczy te same, ucho to samo, fryzura ta sama. Tu takie dziwne nity. Co? Nie, cztery nity, dobra. Czyli appearance by się zgadzał, przynajmniej mi się tak wydaje, że się zgadza. Oczy też te same. A. Dobra, no tu się mniej więcej wyglądało, wszystko zgadza. No i tak mi się wydaje. Dobra, sprawdźmy od tego. Aczpacz, może być i aczpacz. F303. Czyli trzecie piętro. Ach, patrz, Silbalba. Irbalba. Ach, patrz,
Il Balba, okej. Nie mówi, gdzie wyszedł. Bonebreaker. Czasem pamiętam, że oni mówili, że wyszedłem na przykład złamać kilka kości. No ale jesteś tutaj. Jesteś tutaj. Sprawdźmy ID. 52. To długi masz ten ID. 5648. 9521. 3647. 3647. To by się zgadzało. Wear mask. Round face. To też się zgadza. Krótkie włosy. Też się zgadza, chociaż dla mnie to nie są takie krótkie. Okrągłe uszy, malutkie oczy. To też by się wszystko zgadzało. Tylko, no wiecie, teraz najbardziej mnie martwi to, że powód. Jestem rezydentem tego astralnego kręgu. Mój apartament to 03 na trzecim piętrze. To też by się zgadzało. Ach, patrz. Ach, patrz. Il Balba. Też by się zgadzało. No dobra, czyli tak. ID w porządku, appearance w porządku, tylko w porządku, jest na liście. Kurde, mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. Jeden, dwa, jeden i dwa. Oczy na pewno w porządku. Puszczasz się na to naciąłem. Wydaje się, że tak. Dobra, puszczamy cię. Trudno. I? Dobra, uf. Witaj człowieku. Ciebie już chyba wpuściliśmy dzisiaj, czy nie? Ej, wydaje mi się, że ciebie już wpuściliśmy. Jan Luo, F0301. 1425. 1425. I? Orkus z tej strony. A, Jan Luo nie ma w domu, okej. Okay. I nie wpuszczaliśmy cię dzisiaj. Dobrze wiedzieć. Zacznijmy od ust. Usta wydają się być w porządku. Tetka i domek też. Zęby po 5 sztuk. Tak. Ty mi się jakoś nie różnisz zbytnio. Ten nos. Nos też masz taki sam. Brwi masz idealnie takie same. Też jest wszystko takie samo. Najgorzej ta korona. Najgorzej ta korona. Ale też wydaje się być w porządku. Też wydaje się być w porządku. Wszystkie elementy wydają się być git. A teraz czas na dokumenty. Po pierwsze, czy nie są podrobione? Tu nie, tu nie. Dobra, sprowokować trochę śmierci, tak? Jan Luo Wang Diu. Jan Luo Wang Diu. Zgadza się. 1425 to już sprawdziliśmy. Mały nos, bla 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 bla. Tak, to już było. Ostre zęby. Nie wiem, czy takie ostre. 7986. 7986. Nie to. To. 7986, tak. 5429. 5429, 8466. 8466, tak. To też się zgadza. Nie ma jej w pokoju. Do 68 ma. DDD nie jest podrobione. Yang Lu Wang Diu, to też się zgadza. Tu też się wszystko zgadza. No, ja bym osobiście powiedział, że z nią jest wszystko w porządku. Naprawdę powiedziałbym, że z nią wszystko jest w porządku. ID się zgadza, ten się zgadza, ten się zgadza. Jesteś na dzisiejszej liście.
Żeby ci jeszcze nie było na liście, to bym się naprawdę bardzo próbował jeszcze jakoś. Ucho na pewno takie samo? No tak. Żółte zęby po bokach. No, naprawdę wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Naprawdę. Nie widzę żadnej różnicy. Dobra. I? Uff. No ciebie to wpuszczałem dzisiaj, kurwa, no ze 3 razy chyba. Drugia. Gdzie jesteś drugia? 11.52. A bo to było wcześniej. I Xesbet speaking. Jesteśmy już w apartamencie, no właśnie. No to... 3312. Raczej kopii tutaj nie może być. Dobra, DDD. Link protocol complete. Kontynuujemy swoją pracę. A i owszem. Chcesz zagrać w grę? No dalej. Bardzo dobrze, zagrajmy. Najpierw pozwól mi, że sprzątnę biurko. W porządku. Teraz skup się, bo wyjaśnię tylko zasady raz. Zagramy z kartami. Gdzie są ludzie, które się pozbędzie kart? Będziemy grać natury. Jedynie karty większe lub równe. Kurde. Jotka... Wyplet. Razie z karty, draw one from the... Co? If you can play the new card, use it. Tak czy inaczej, jeżeli inaczej... to rozgrywka się... dobra. Nie rozumiem. O Jezu, dobra, no wiemy tak, że musimy się pozbyć wszystkich kart. To raz. Musimy rzucać karty te same albo większe. Oraz karty... Nie wiem, czy to jest takie Macao. Czyli no, Macao to w sumie nie, bo Macao to karty takie same. Kurde, musiałbym zobaczyć na nagraniu. Bo nie zdążyłem przeczytać tego wszystkiego, to jest za szybko. Jeżeli jeszcze chciałem tłumaczyć to i tak dalej, to jest naprawdę bardzo ciężkie. Dobra, ale wydaje mi się, że możemy rzucać króle, walety, damy i asy jako takie dzikie karty. Tak mi się wydaje. Dobra, nie ma czego rzucić. Nie ma czego rzucić. Dobra, wygrałem. Rozumiem chyba. Następna runda startuje w tej rundzie. On ma 9. 9 kier. O, może być słabo. Na wild carda możemy rzucać wszystko chyba. Kureczka, dobra. Kurwa. Nie miałem jak. Następna runda. Trochę słabo pod tym względem. Rzuciłem trójkę. Dziesiątkę, przepraszam. Teraz nawet nie mogę nic rzucić. Mogę tylko rzucić damę. Joker. Mogę teraz na przykład rzucić... Trójkę mogę. Wygra.
Nie, nie, nie. Bardzo słabe karty się trafiają. Game over. Aha. Okej. O, a tak dobrze szło. Tak dobrze szło. Nightmare Wins. Niestety. Dobra, ale już wiem mniej więcej na czym to polega. Ej, no dobra, to było fajne, tylko straszne RNG nam się trafiło na ten koniec, że nie mogliśmy w ogóle z tego się pozbyć. Dziwne. Dziwne. Być może nie zrozumiałem reguł, ale jak już będę sobie zrenderował, to oczywiście sobie reguły jeszcze raz przeczytam, na spokojnie, bo to za szybko leciało. Ja wiem, że niby tutaj jest jakiś ten czas, ale dla mnie to za szybko leciało. Bo jeżeli ja mam zrozumieć reguły gry i chciałem jeszcze wam przetłumaczyć, to niestety, ale tak się nie da. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i tej filmu. Grał dla was Shiro. No i widzimy się oczywiście jeszcze na pewno w jednym odcinku z That's Not My Neighbor. No chyba, że chcecie tego więcej. Chyba, że chcecie tego więcej, to musicie lajkować, komentować. Ja wiem, że nie odpisuję na komentarze. Dzisiaj usiądę i odpiszę na wszystkie. Obiecuję. Mea culpa, brak czasu. Ale odpiszę na wszystkie komentarze. Tak więc wbijajcie oczywiście jeszcze na Discorda, bo na Discordzie tam mamy coraz więcej osób i nawet jest ciekawie. No, to tyle. Trzymajcie się teraz jeszcze. No i co? Hej, hej.